5 meczów, 4 wygrane, 1 porażka. Drugie miejsce w tabeli po 5 kolejkach. Tak dobrego początku rozgrywek we Wrocławiu nie było od dawna, a przynajmniej od czasu, gdy w drużynie ze stolicy Dolnego Śląska gra Katarzyna Mroczkowska. Na pewno to jest wyjątkowe, ale też jakby nakłady wyłożone na zespół też były wyjątkowe. Tego nigdy wcześniej nie było we Wrocławiu. Mam trochę zawodną pamięć, więc nie będę się licytować, czy miałyśmy już taki start, czy nie. Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie wygrałyśmy na początku meczu z mistrzem Polski. No ale to na pewno będzie wyjątkowy sezon. Za wrocławiankami na razie wyjątkowy tydzień. Najpierw była wstydliwa porażka w Legionowie, a potem okazałe zwycięstwo bez straty seta z broniącym mistrzowskiego tytułu Atomem Trefl Sopot. Ten mecz Sopotem był niezwykle ważny. Nie ukrywajmy, że wcześniejsi przeciwnicy byli troszeczkę z niższej półki. Sopot był takim pierwszym przeciwnikiem z aspiracjami przede wszystkim medalowymi. Wygrałyśmy 3-0, byłyśmy bardzo mocno zmotywowane i skupione na własnej grze, no i myślę, że ten pierwszy egzamin jest zaliczony. Kluczem do pokonania mistrzyń Polski było wyeliminowanie mankamentów, które zadecydowały o nieoczekiwanej porażce z Legionowią. Najważniejsze myślę było to, że robiliśmy mało własnych błędów. W porównaniu z ostatnim meczem tych błędów było zdecydowanie bodajże trzy razy więcej. Mecz był co prawda wtedy dłuższy o jeden set, ale było trzy razy więcej błędów, więc teraz ten spadek błędów jest proporcjonalnie dużo, dużo lepszy i widać to od razu w jakości gry i w wyniku jak najbardziej. Efektowna wygrana z Atomem nie sprawi, że osiądziemy na laurach, zapewnia wybrana najbardziej wartościową zawodniczką niedzielnego meczu Katarzyna Mroczkowska. Cały czas pracujemy nad formacją blok obrona. Na pewno jest tutaj dużo do zrobienia. Ważny jest też czas, bo to wiadomo, że to przychodzi z każdym meczem. Powinno być trochę lepiej. Wydaje mi się, że też powinniśmy popracować nad tempem ataku, bo miałyśmy trochę problemów w tym meczu. Podbudowane wygraną nad najlepszą polską drużyną dwóch ostatnich sezonów wrocławskie siatkarki przygotowują się do kolejnej trudnej przeprawy. A ta podopieczna trenera Aleksandersena czeka w poniedziałek na parkiecie wicemistrza kraju. Na pewno lepiej podchodzi się do każdego meczu, kiedy odnosi się zwycięstwa. My na razie przegrałyśmy jeden mecz, resztę wygrałyśmy, także jesteśmy w dobrych nastrojach. Zespół Dąbrowy troszeczkę zaliczył taki falstart na początku ligi. Śmiałyśmy się, że troszeczkę podobnie jak my w zeszłym sezonie. Aczkolwiek jest to naprawdę dobrze zbudowany zespół, na pewno silny zespół i myślę, że one jeszcze pokażą, na co je stać. Także musimy być niezwykle zmobilizowane i przede wszystkim skupić się na swojej grze, a nie patrzeć na przeciwniczki. Tym muszą się przede wszystkim przyglądać wrocławscy szkoleniowcy, odpowiedzialni za rozpracowanie zespołu z Dąbrowy Górniczej. Nie jest to taka łatwa sprawa. Dąbrowa miał trochę słabszy początek, miał problemy z rozgrywającymi, dlatego doszła tam Turczynka Ozgę do rozegrania i w ostatnim meczu zagrała i z tego co wiemy to obróciła losy tego meczu, więc jak najbardziej jest dość mocnym punktem. Będzie nam trochę ciężko ich rozpracować, ponieważ tylko jedno spotkanie zagrała, także musimy trochę sięgnąć do jakichś materiałów, trochę bardziej gdzieś tam z historii, z jej gry, z reprezentacji Turcji. Jak najbardziej to zrobimy i przygotujemy się, myślę, dobrze do tego spotkania. Myślę, że mecz będzie ciekawy. Po raz kolejny transmisja w telewizji, także zapraszamy kibiców. Spotkanie MKS-u Dąbrowa Górnicza z Impelem Wrocław w poniedziałek 11 listopada o godzinie 18:00.